W piątek 26 sierpnia poszukiwacze Złotego Pociągu zorganizowali konferencję prasową. Celem spotkania z dziennikarzami było podsumowanie pierwszego etapu prac na 65. kilometrze, które trwały od 16 do 23 sierpnia. W poszukiwania zaangażowanych było 60 osób, geolodzy, archeolodzy, saperzy. Dokonano 3 przekopy do głębokości 6 metrów. Nie znaleziono ani tunelu, ani pociągu. Poszukiwacze jednak nie poddają się i utrzymują, że Złoty Pociąg istnieje i mają na to mocne dowody, między innymi badania terenu czy zeznania świadków. Jak twierdzą, znalezienie go to kwestia czasu, a nadzieja w nich nie gaśnie. Nie myśleliśmy, że drugi etap będzie. To jest prawda. Myśleliśmy, że zakończymy badania na pierwszym etapie. Ale to tak jak z reprezentacją w piłkę nożną. Czasem jest dogrywka. I my robimy po prostu dogrywkę. We wrześniu spotykamy się już z firmami, które nam tym pomogą, które pomogą nam opracować plan i metodykę tych działań, tak, żeby minimalizując koszty, była ona jak najbardziej adekwatna do tego, co potrzebujemy otrzymać. A co do tej pory jest największym sukcesem przedsięwzięcia? Największym sukcesem to jest to, że się nam udało doprowadzić tą akcję do tego momentu, że udało się nam ją rozpocząć. To jest dla mnie już największy sukces tego całego przedsięwzięcia. Do tego udało się nam zorganizować świetną ekipę fachowców i specjalistów i wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy nawet przynosili nam kanapki, przynosili nam, zrobili herbatę, obojętne co. Myśleliśmy, że jednak spotkamy się tutaj i będziemy mogli ogłosić Państwu sukces, ale na niego trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jak twierdzi Piotr Koper, wiercenia mają ruszyć w październiku lub listopadzie, a ich koszty są bardzo wysokie. 1 metr od otworu to jest w granicach 300-500 zł. 30 metrów otwór to jest 9 tysięcy albo 15 tysięcy zł. Otworów trzeba zrobić minimum 2, ale najlepiej, żeby było 6 albo 8. Dlatego to są ogromne koszty. To jest przedsięwzięcie prywatne. Nie jesteśmy osobami publicznymi. To jest prywatne przedsięwzięcie 2 osób, którzy to wszystko finansują. Dlatego proszę od nas też nie wymagać cudów, bo cudów nie będzie. Czy spełni się marzenie o Złotym Pociągu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Dzięki odkrywcom we wszystkich mediach światowych ukazała się informacja o Wałbrzychu i zrobiła naszemu miastu doskonałą promocję. Ruszymy dalej. Mamy zespół, to jest rzecz najważniejsza. Mamy zespół ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. Współpracują z nami pracownicy naukowi, także w tej chwili my zrobimy dokładne opracowanie tego miejsca i obok, niedaleko 65 kilometra będą prowadzone dalsze prace.